Witajcie, ja jestem Poprawny Polak, a to jest siódmy już odcinek mojej serii Poradniki dla Początkujących. Dzisiaj zajmiemy się barwnikami do wełny i ich sposobem zdobywania, pozyskiwania oraz właściwościami, a więc zapraszam do oglądania. Najpierw jednak możecie się zapytać, dlaczego mam w ekwipunku takie dziwne przedmioty, a więc wczoraj zapomniałem, znaczy nie mogłem znaleźć materiału z piekła, z netheru, zwanego Soul Sand, więc postanowiłem, że dzisiaj wam go zaprezentuję. A więc tak wygląda Soul Sand, można tutaj dostrzec coś na kształt twarzy i generalnie kiedy na niego wchodzimy, nagle się spowalniamy. Nie za bardzo, ale jednak to jest znaczne spowolnienie. Chciałem wam jeszcze udowodnić to, że netherrack pali się w nieskończoność. Zobaczcie, teraz sporządzę zapalniczkę. Hop, hop. Podpalimy prawym przyciskiem myszy i ten netherrack już nigdy nie zgaśnie. Na przykład są materiały jak drewno, liście, deski, które spalą się po prostu normalnie, albo wełna. O, zobaczcie. Można ją podpalić z paru stron, ona teraz na pewno zniknie. Ziemia nie będzie paliła się w nieskończoność, chwilę się popali i też zgaśnie. No, ziemia gasi. Dziwne. Okej, więc ja nie chcę tracić czasu na granie, więc najprawdopodobniej możemy założyć, że po prostu ta ziemia jednak chwilę się pali, zanim zgaśnie, ale wydaje mi się, że ona jednak, o, powinna zgasnąć, tam już zgasła. A więc dobra, dowód mamy i przechodzimy do... A, jeszcze pokażę wam glowstone. Aby stworzyć jeden klocek glowstone'a, wystarczy skombinować w ten sposób cztery elementy tego proszku. Chodzi nam kostka glowstone'a, która potem świeci. Teraz jest jasno, więc światło słoneczne jest tak samo jasne jak światło glowstone'a, więc on się nie wyróżnia, ale jak tylko zacznie zachodzić słońce, będzie widać, że on naprawdę bardzo mocno świeci. Dobrze, a więc przejdźmy do głównego tematu dzisiejszego odcinka, czyli wełny. Wełna ma głównie zastosowania ozdobne, ponieważ ma bardzo małą odporność na wybuchy, nie nadaje się za bardzo do budowania domów, przynajmniej tak z zewnętrznego szkieletu. Znaczy, z wełny lepiej nie robić takiej zewnętrznej obudowy domu, ścian i innych. Natomiast z tego powodu, że można ją barwić na wiele, naprawdę mnóstwo kolorów, przydaje się do ozdób, na przykład jakieś dywany czy coś. Oprócz tego jeszcze tłumi odgłos chodzenia dosyć. I tak, więc przygotowałem sobie tutaj 8 podstawowych barwników, a raczej, znaczy 7, przepraszam, a raczej rzeczy, które można przerobić na podstawowe barwniki lub już od razu tych barwników, których można użyć jak gdyby od razu bezpośrednio na wełnie. A więc tak, najpierw mamy kwiatki. Przerabiamy je w ekwipunku, jak już kiedyś pokazywałem. Zwyczajnie w ten sposób z jeden kwiatek dostajemy 2 sztuki barwnika. Tak samo dzieje się z czerwonym kwiatkiem. Dalej, to są bloki lapis lazuli. O nich też już kiedyś mówiłem. Wydobywa się je, znaczy lapis lazuli można wydobyć kilofem kamiennym lub lepszym. Oczywiście lepszy będzie szybciej, ale tak czy inaczej wypadną z niego te barwniki. To są kamienie lazury, tu bodajże tak zwane po polsku, ale też wiele razy używa się zwykłej nazwy lapis lazuli, a więc to jest niebieski barwnik. Zielony barwnik pozyskuje się poprzez przepalanie kaktusów. Przepraszam, kaktusy, a tu muszę dać węgiel, więc zaraz będę. Okej, więc jestem z powrotem, przepalamy kaktusy. I możecie zobaczyć, że to, co nam powstanie tutaj, to jest zielony barwnik. Kaktus green, kaktusowa zieleń. Super. A więc dalej zostały nam już tylko 3 barwniki. Inksak, czyli atrament, tak jakby woreczki z atramentem, to zdobywa się po zabiciu kałamarnic. Tutaj wypatruję, ale chwilowo żadnej nie widzę, więc wam nie pokażę, ale to już jest barwnik sam w sobie, nie wymaga żadnej obróbki. Dalej są cocoa beans, które znajdują się tylko w dungeonach.
O dungeonach też już kiedyś wspomniałem, są to generalnie lochy generujące się naturalnie na mapie, najczęściej pod ziemią. Są one zbudowane z zewnątrz z cobblestone'a, więc to jedyne miejsce, gdzie można go naturalnie zobaczyć. Chyba, że lawa będzie zalana płynąca przez wodę. I tam w dungeonach są tak zwane monster spawnery, czyli takie klatki, które spawnują potwory co i rusz, nawet jeśli jesteś w pobliżu, a raczej szczególnie jeśli jesteś w pobliżu. Bo normalnie w grze w nocy potwory nie tworzą się w odległości bliższej niż 24 klatki od ciebie, a monster spawnery działają zawsze. I tam jest zawsze od zarypania tych potworów i pilnują one skrzyń z cennymi materiałami, między innymi właśnie cocoa beans, wiadrami, siodłami. Jest parę rzeczy, które można znaleźć tylko w dungeonach. No i kość, którą można przerobić na mączkę kostną, która jest naprawdę bardzo użyteczna, ponieważ może ona posłużyć nie tylko jako może ona posłużyć nie tylko jako barwnik, a także jako nawóz. Jako nawóz w jakim sensie? W takim sensie, że od update'u 1.6, kiedy powstała ta wysoka trawa, po kliknięciu mączką kostną, prawym przyciskiem myszy na ziemię, powstaną nam w bliskiej odległości, w takim małym skupieniu, duże skupiska wysokiej trawy i kwiatków. A oprócz tego, jeśli weźmiemy sadzonkę drzewa, którą zaraz tutaj skombinuję, mamy sadzonkę drzewa, sadzimy ją, ale nie musimy czekać, aż ona urośnie sama z siebie, bo to naprawdę długo, długo trwa. Możemy kliknąć mączką kostną raz i drzewo wyskoczy nam nagle, tak jak w Asterixie i Obelixie, którymś tam już nie pamiętam. Okej. Więc to są już wszystkie barwniki podstawowe. Teraz pokażę wam jeszcze, jak się tworzy poszczególne barwniki, takie jak gdyby powstałe po zmieszaniu dwóch, trzech lub więcej. Znaczy więcej już chyba nie ma. A więc mam tu już wszystkie barwniki podstawowe i zobaczmy, co można z nich zrobić. Zmieszanie białego i czerwonego daje nam różowy. Białego i zielonego, jasnozielony, limonkowy. Białego i niebieskiego, o dziwo, jasno-niebieski. Białego i czarnego, szary. Żółtego i czerwonego, pomarańczowy. Z czerwonego i niebieskiego, fioletowy. No tak, trochę dużo zrobiłem. Szczegół. Z zielonego i niebieskiego, no coś, co po angielsku nazywa się cyan. Nie wiem, czy to jest cyanów, jestem niestety mężczyzną i na kolorach się nie znam. No przynajmniej nie aż tak, no to jest zielony, to każdy wie. No a co to jest? No taki morski, nie? A więc to są wszystkie kolory takie jak gdyby drugorzędne, powstały po zmieszaniu dwóch takich podstawowych, natomiast są jeszcze dwa kolory takie trzeciorzędne i jeden z nich to jest magenta, powstały po zmieszaniu jednego różowego barwnika, jednego fioletowego. On jest inny od różowego i od fioletowego oczywiście, tak pomiędzy. I jest jeszcze jasno-szary, powstający po zmieszaniu szarego i mączki kostnej. Z tego co pamiętam, można też stworzyć jasno-szary w ten sposób, że dawały się tu dwa białe i czarne. Coś takiego, może trzy białe? Nie, zaraz wracam. Tak, dwa białe i czarne, tylko trzeba je po prostu położyć tak i dostaje się trzy jasno-szare barwniki. A więc tak, to są już wszystkie barwniki na projekt, które występują w tej grze. Teraz pokażę wam, jak wyglądają wełny poszczególnych kolorów, ale to już przygotuję sam w tej chwili i pokażę wam gotowy efekt. A więc tu mamy poszczególne wełny zabarwione kolorami podstawowymi: biała, żółta, czerwona, brązowa, niebieska, zielona i czarna. Tutaj widzimy wełny jak gdyby drugorzędnych kolorów, więc tu poczynając od tego po prawo od czarnego to jest ten cyan, morski po mojemu, to jest jasno-niebieska, pomarańczowa, fioletowa, różowa, szara, czyli ten ciemniejszy odcień szarego, który w grze jest po prostu szarym i jasno-zielona. No i oto ostatnie kolory, dwa, czyli te powstały po zmieszaniu aż trzech różnych barwników, znaczy po dwóch zmieszaniach, że się tak wyrażę, to jest magenta, a to jest jasno-szary. A więc tu mamy wełnę każdego naprawdę koloru i wygląda na to, że to by było na tyle. A więc żegnam was poprawny Polak, komentujcie, oglądajcie, subskrybujcie, oceniajcie i to był już 7 odcinek mojej serii Poradniki dla Początkujących. Zbliża się ona już do końca, jednakże możecie spodziewać się jeszcze jednego lub dwóch odcinków z pewnością. I teraz, tak, potem
wstawię parę poradników takich dla bardziej zaawansowanych, albo po prostu takich z serii, coś z tyłu, ciekawe pomysły czy coś. Takie bajeranckie bardziej. Okej, więc do usłyszenia. Cześć.